jeszcze jeden? No mogę. Dziś o godzinie 6:00 ustanowiono w kraju godzinę policyjną. Identyczny ma włosy. Ruch cywilów będzie podlegał ścisłej kontroli. Ciekawe, czy ich zabierze się video? Prawo do zgromadzeń. No nie, czeka. Jaka jest polityczka jakaś amerykańska, co jest zdenem, może być. A agencje bezpieczeństwa mają zwiększone. To mogę być prezydentem, ale nie miała szansy. Nie będzie miała. I nie będzie miała. Ponadto posiadacze androidów są zobowiązani natychmiast przekazać swoje maszyny w ręce władz. Na terenie większych miast powstały prowizoryczne obozy, w których androidy będą eliminowane. Proszę więc całą ludność cywilną o ścisłą współpracę z władzami. Żeby oddać do... Miejcie świadomość, że dołożymy wszelkich możliwych starań, by zadbać o bezpieczeństwo naszego kraju. Pani prezydent! Czekaj. Co? Co? Proszę. Grasz prezydent? Proszę. Niepokojąca kradzież. Zgłoszono zaginięcie transportu kobaltu medycznego. Krążą plotki, że okradziono także składy broni. Czy może je pani zjeść? W tej chwili nie dysponuję takimi informacjami. Proszę! Nie, w sumie, bo ona wybiera też. To czy udało się pojmać przywódcę defektów? Nie. Przywódca defektów pozostaje na wolności, ale w najbliższym czasie zostanie namierzony. Skończyły się postacie, dokładnie. Widzicie, jak to działa? Czy to prawda, że androidy mogą się włamywać do systemów IT w elektrowniach jądrowych i bazach wojskowych? Wyeliminowaliśmy wszystkie androidy pracujące w takich miejscach. W miarę możliwości zawiesiliśmy funkcjonowanie systemów IT. Sytuacja jest przecież pod kontrolą. Nie żyje, no ale żyje, no. Proszę! Tak. Tu proszę! O, jeszcze wojsko. Czy to prawda, że androidy stanowią 60% naszych sił zbrojnych? Lol. Czy armia nadal jest... To ludzkość powinna przyjąć L. Wyeliminowaliśmy wszystkie wojskowe androidy. To już nie powinno być nawet... nawet kwestia nie powinna być jakakolwiek tutaj... Gwardia Narodowa zapewni nam dodatkowe wsparcie. Świetnie. Nasze siły zbrojne są w gotowości bojowej i mogą w każdej chwili stanąć do walki w obronie kraju. Dziękuję. To na razie wszystko. Fajna scena. Taka, że na rozładowanie jak chcą, żebyśmy się o Lord dowiedzieli, ale już nie mamy kim, więc... Yep. Czaj, co? O! Ostatni autobus jest za 20 minut. Mamy mało czasu, musimy się śpieszyć. Z szansem. Chcesz teraz Karol grać? No, tak, już pociągnę. Kurwa! Nie ma czasu na autobus! Co się dzieje? Tak mi się... To wyłącz to. Ej, zajebiście, że masz opcję to zrobić. Powinno być lepiej. Wszystkie problemy się rozwiązują nagle. Wow. Dzięki. Spoko. Widzisz, spoko jest być robotem. LOL. 20 minut, Wersow nienawidzi takich sytuacji. Kurwa. Jakby on to... Zapierdala ta Alice. Oho. Muszę go wziąć. Easy. Nie mogę go wziąć? Free gun. Nie możesz. Nie musisz. No bierz pistolet. No take it. Take the pistol. Jest. Ale nie jest to opcja. Nie musisz. Alice, przepraszam, ale szybciej się chodzi bez takiego kuli u nogi. 20 minut. No chodź. Autobus nie ma na co patrzeć. Kurwa! Co jest? Co to za... Opancerzone wojskowe teraz jest. Wow, ale mroczna scena. Co teraz zrobimy? Gdyby to nie były roboty, to miałbym... Musimy iść dalej, jeśli chcemy wyjechać. Jakoś by mnie to poruszało nawet. Gdyby to były ludzie... Gdyby to nie były roboty, nie zmuszone się. W sumie do bycia dewiantami nagle. Przymkniemy obok i nawet się nie połapią. To jest zabawne. Uda nam się, Alice, obiecuję ci to. Czekaj, ominęliśmy coś co dowiemy się może jeszcze. Co do tego, jakby jak to AI działa, czy to jest właśnie tak, że to jest kopia mózgu, czy... Mówię, Surprise! Zwykam jeszcze? Twój są jak skóry. Szukaj, a znajdziesz cały stan. Abyśmy nie musieli zostać sama. Ja idąc na autobus na pracę. Dobra, stresuje mnie to. To dopiero początek Harury. Alice gdzieś zostanie i... Robi się tu od żołnierzy. Ej, to był gramy, nie Alice jakby. Karo gramy. Szybciej ruszaj się. Dobra, przeszli? No tak, szanowni. No już, chłań. Możemy tam wejść?
Pewnie jak się da złapać, to cię tam wezmę od razu. Złapać się udać. Nie się złapać. Chociaż biegniemy w jakąś inną stronę. I tak cię pewnie złapią. Spójrz tam, co Jerry. Jaki Jerry? A, to jest z tego pirackiego. Wszędzie są żołnierze. A. Serio, kto? Who? Who is Jerry? Nie, no co? Idę dalej. Przykro mi, Alice. Jak mam ich ratować? Nic już nie poradzimy. Czym? No masz pistolet, ale... Jerry. Jakby ostatnia rzecz, którą chcę, to żeby strzelać do nich, bo oni do mnie strzelą wtedy. Yep. Dobry. Musimy iść dalej. Ej, ty tam. A. Co? Alice, zaufanie. Jestem człowiekiem. Właśnie wracam do domu. Żona na mnie czeka. Mamy dzisiaj swoją... Mamy szlapać wszystkich cywilów. Musisz poczekać, aż tutaj się przejdę. No, muszę. A, mają. Nie. Bipera. Nie, proszę! Wow. To dużo mówi o naszym społeczeństwie. Jebane maszyny. Daję do myślenia. Mogę już? Nie, musiałaby. Nie, musiałeś obejrzeć tragiczną scenkę. Może których jest 1000 tutaj. O. A, co jakieś. Jest 1000 tych scen tutaj, takich samych. Yep. Że na przykład w kodzie to było. No w końcu w kodzie to było poruszające w miarę. W Modern Warfare 1. Jak był ten przejazd, wiesz, przez tą na samym początku. No shit, sorry. Co, już? Co? Zagadałem się, nie widziałem! Mów dalej! I był przejazd tam. Zajebiste. Zajebiste to było. Wyjebany miał chłop po prostu. Wow. Nie spojrzał? Nie. Nie, warto. Za mało mi płacą jakby. Aha, i już, nie masz. Już. Nie, to już jest bezpiecznie. Co w tym kodzie? Na początku, jak była ta asasynacja tego. Tego ziutka, to się przejeżdża tak przez miasto. Mhm. I widać, jak rozstrzeliwuje milicja cywilów. I to jest poruszające, bo jest przez chwilę. Mamy a nie, że całą grę cię biją po głowie, że ej, rozumiesz? Rozumiesz? Powiem ci, że jak Call of Duty lepiej robi taki moment, jak to już jest ciężko, naokoło, to już jest źle nagry. Nie no, Call of Duty może jest dobre w tym w cinematic rzeczach. W sensie wiadomo, że ma głupie potem. O! Wiesz drogę, kontrolny, ryzykowny, 3 minuty. Albo w prawo. Albo. Na oko bezpiecznie. Let's go. Jestem człowiekiem. No dawaj, dawaj. Nie? Mamy mało czasu też, pamiętaj, żeśmy zdążyli. Masz mało czasu! Tracisz czas! Gdzie? No dosłownie jest do autobusu. Autobus odjeżdża za 12 minut. No to bym zdążył. Idziemy. Choćby nie wiem, co, nie panikuj. Nie panikujemy. Będzie dobrze. Dowód poproszę. Jasne. Okaż to ku... Co? Mamy dowód? Ej, dostaliśmy dowód w końcu? Nie jestem robotem, jak coś. Po prostu jest zimno bardzo. Wiecie o godzinie policyjnej? A, pojebało się trochę. Cywilom nie wolno wychodzić bez absolutnej konieczności. Jest konieczne. Autobus. Chcemy pojechać autobusem za granicę. Nie. Uciekamy do Kanady. Nie. Jesteśmy robotami, to znaczy. O nie. Temperaturę włączyliśmy. Coś nie tak? Żeby nie sprawdził. Strach może, bo choroba nie. Nie jest przyzwyczajona do widoku żołnierzy. No cóż. Cała ta sytuacja. Nie skanuj, proszę! Pani wybaczy, ale jesteśmy ostrożni. Kręci się tu pełno defektów, ludzie się trochę niepokoją. No, będzie to, że będziemy się walczyć. Dzięki szefie, na razie. No ej, way. Nie. Nie strzelam. Upuściłaś. Ach. Ja pierdolę.
Dziękuję. Ale fake out. Dobry był. Oh, fajny. Dobry był. Takich rzeczy powinno być więcej. Bo one budują napięcie, a nie jakieś, że jesteśmy szefami wszystkich szefów. Wiesz, o co chodzi? To jest o wiele fajne. To było zajebiste. To było fajne, tak. Wow. Dzisiaj, 11 listopada 2037 roku, lud androidów powstał przeciw oprawcom. No. Od samego świtu walczymy o uwolnienie naszych braci z obozu. Z jakich obozu? Broni, póki nasz lud nie będzie z jakich obozu? Boję się. I póki nie zaczniecie z nami rozmawiać o naszych prawach. Polska! Są nas miliony i nic nas nie powstrzyma. Nie wiem, spada? Ale szokobosy, żeś przeorał. Ja pierdolę, zero zostało prawie. Nie no, jest. Nie no, jest, pary, jest. A dwie trzecie ojebane. No. Wyzerował. Szokobos. Przepierdolę. Ale żeś kurwa przenogi. Nie wierzę, że jestem Connorem i jestem kurwa na szczycie budynku. Na wieży. Aby się nic nie stało. Jezus, snajperem! Hitman! Jestem Hitmanem! Hitman! Szokoboss! Shock on my balls! I'm just choking on my balls! Ej, Connor jest kurwa tak Sigmą teraz, nie wierzę. Connor jest zajebisty. He going... Rogue. A mi się podoba to, że on poszedł rogue. Najlepsza droga moim zdaniem, nasza. A nie być jakimś kurwa uległym... Lizuskiem. Kurwa Lizuskiem. Pana Hanka, który nie umie się kontrolować. No właśnie nie no poszedł. Patrz. Poszedł. Nie, chyba jest dalej właśnie, on dalej pracuje. Ja. Tak, to jest chyba cel. No on kurwa najlepiej z tego, bo tak wyeliminował Hanka, który jest kurwa... Gnojem. Gnojem i problemem tylko dla policji. Dla wszystkich. No. Dla wszystkich ludzi na ziemi. Odłóż karabin i się no i co kurwa nie poszedł rok? Ej, faktycznie. Kontynuuj. Myślisz? Mhm. Mam na celowniku przywódcę defektów. Zastrzelę go, a potem niech pan robi co chce. Odłóż karabin i odwróć się. Z rękami wysoko w powietrzu. No nie! Nie! Co jest? Nie, Connor by tak... Connor by nigdy by tak nie zrobił. Znam cię. Jesteś Connor. No, tak, jestem Connor. Android z tamtej akcji na tarasie. Wykonuję... No, zjeba. Czułem, że się spotkamy. Trochę zjebałem, no. Mam rozkaz aresztować wszystkie no, androidy, jakie napotkam. No chyba go pojebało. Idziesz ze mną. Pan nic nie rozumie. Moja misja jest zbyt ważna, by się pan wtrącał. To prawda. Fudge. Let's go. No jeżeli nowym się staniesz Connorem, to nie wiem. Fake out będzie. Bam! W drzwiach, dobrze. Ale kurwa i... Ajej! O nie! Nie! Zjeb tego! Ugrania! Wygrywasz. O, nice, to było dobre. On przez siebie tak. Zajebiste. Ja, nice. Zajebiste, przez siebie strzelił. Dokończ dzieła. Let's go. Rozjebią. W ogóle nikt nie słyszał tego też, to jest bardzo. Tak, musiał przez siebie strzelić, więc... No nie. A broń uszkodzona. Ja pie... Nie. Na. On tam pójdzie. On tam pójdzie. A to jest jeszcze... Serio? Powinien był pan mnie posłuchać. I love Connor, man. I love Connor. A co jest? A, okay. Uff, myślałem się. O nie. Uważaj. Jest i terminal. Jest i terminal. Udało się, Alice, jesteśmy. Ale nas złapią w chuj tutaj. Nie jest przejebane, ale ja go nigdy nie... Jeszcze ona... Jej, udało się! Zrobiłyśmy to! Super! Wstęp tylko dla pasażerów z biletami. Kolejne odjazdy zostają wstrzymane do odwołania. No zawracamy! Nie mamy biletów, nie wpuszczą nas. Kurwa. Dobra, ugramy u kogoś. No to mamy problem. Ja bym się cofnął. Co my teraz zrobimy? Po prostu. No i przeczekaj tam.
W sensie... Dostać bilet. Dobra, dobra, dobra. Może komuś ukradniemy. No tam... Tak, tak, patrzę jeszcze inne opcje, żeby mieć... Tam jeszcze coś było. Po prawej, za tym. To zacznijmy od tego. A to będzie gazeta do przeczytania. Weź, to jest tylko gazeta. Ta. Ja. Dobra, ale nie, nie ma chyba czasowego w tej chwili limitowania. Nie, nie. Poznajmy lore gry. Wojna w Android. Defekty. On zastrzega przed trzecią wojną światową. Prezydent Warren z 33% poparcia. O. Ups. Wow. O, cool. Że nie ma ten. No fajne. Android wyszło na ulicę Droid. Iście apokaliptyczne sceny. Które jest podawane z wycofaniem ze służby androidów. Dobra. Wiemy, co się dzieje. Byliśmy tam. Wiemy, tak. No. Nie ucz ojca, jak się dzieci robi. Po prostu wejdź. Tam jest jeszcze coś. Tam podejdźmy. O, skanują. Better watch out. Możesz jej włączyć z powrotem tą temperaturę. Byłoby spoko. Trzeba mieć więcej. O nie! Bo to jest taki symbol matki. Oliver chyba cię lubi. Oby. Oliverek cię chyba lubi. To twoja córka? Ja lubię twoją. Tak. Jest prześliczna. Wiem, jest robotem, jest idealna. No dobra. Mam kanapki, dzwoniłem do mamy. Zbierajmy się, bo bus nam odjedzie. No właśnie, jakby nie? Ostatni bus... Tak, skarbie w torbie. Dawno powinniśmy być. Tak, skarbie w torbie, mam bilety! Odpierdalaj go. Essa. Bierz go. Jeśli Essa. Alice będzie mówiła, że nie powinniśmy tego robić, to zabij. Zastrzelam. Na miejscu. Z tego pistoletu, który dalej masz. Mam. Jest w tej nerce na tyle zleki. Adult ticket. Jeden! O! Tylko adult. Trzeba się child ticket. Przepraszam. Trzeba? O Boże, przepraszam. Szlokasz, nie wiesz. Nie wiem, co nie mogłaś ich zgubić. Miał, dawaj. Dobrze przejrzałaś torbę? Miałam je w torbie. Koperta musiała wypaść. Kurwa. A jeszcze ten, dla dziecka potrzebujemy. Ale i tak nie możemy. Przepraszam, nie rzuciła ci się w oczy niebieska nie. Koperta? Były w niej... Chyba, że Alice to powie. I... To wtedy walne. Nieważne. Nie. A bilety? Przykro. Czyli będą też dla niej, okej. Okay. Co by mam zrobić? Nie możemy tu zostać. Trzeba znaleźć schronienie dla... Być możecie, kurwa, nic to nie stanie. Tak mi przykro, skarbie. Nie wiem, co się stało. Miałam je to tutaj, jest taki bullshit w ogóle, że Alice na to ciągle reaguje w taki sposób. Bilety znalezione. Czekaj, tędy? Tak, tu jest druga kolba, pokażę bilety. Są bilety? Let's go. Tak, oto one. Walone jajca. Tak, oto one. Dobra, zapraszam. Dzięki. W ogóle to jest takie śmieszne, że oni są tacy super mili. Że oni są takie, mają ten taki full osprzęt i tak nagle, dobrze, zapraszam. Fantastycznie. Spierdalamy. Ale to tutaj będzie, jakby zaraz miał wybuchnąć ten autobus, tak to będzie wygląda. Coś takiego zaraz. O Boże, tu zaraz coś się takiego stanie. Oni cię zatrzymają albo coś. Co się stanie? Idź kurwa, wchodź! Wchodź, kurwa, do środka! Nie umrą, kurwa, to ludzie! Spokój. Szczerość? Spokój. Nie. Nie, kurwa, znajdą swoje bilety. Nie myśl tak. Alice cię zabije. Zgubili Alice swoje cię bilety. Alice cię zamorduje. Alice będzie powodem twojej śmierci. Kozo no będzie mać. Czyż dzieci nie są zawsze często powodem śmierci? Oho. No nie, naprawdę? Nie spokój, no co tak. Naprawdę? Bo, ej, bo gość miał krótkie włosy, a nie długie. Mm. Więc ona takie, nie no. Dosłownie ostatni. Kurwa. Yo! Ale walka! O kurwa. Ale krótko. Tak, wygląda jak jakiś tani film. To wygląda jak w serialu scena walki. Tak, z takim super niskim budżetem. Tak, tak, że oni starają się jak mogą, ale... Okej, są wieże, czyli takie obserwacyjne. Zamknięta łóżka. Co wy robicie? Dzięki, Kajko. A uciekają. Bo tu uciekają. Debile! Już sama zostaje. Dobra. Chuj. O... Ej. Nie. Chyba nie. Nie!
Uciekła! Nie! Do Cyberlife! O! Damn! Damn! Oh, wow! Ciekawe, co tu się stanie. O! Inspection Station. Tu. Gdy się udało tego autobusu. Zakładam, że jakbyśmy tam przejebali, to by nas po prostu zabili na miejscu. Może tak. Przepraszam, być. Co się dzieje? Kontrola granica. Pasażerowie muszą opuścić pojazd. Proszę nie zwlekać. Do kibla wejdźcie w autobusie. I przeciekajcie. Znowu zabrali do pokoju Marvina. Znany punkt kontroli. Znany punkt. O, ja pierdolę. Okay. Proszę. Ej. Jeśli rozumiem, to ja kontroluję to pasażerów, to ja kontroluję z prezencją, to kontroluję immediately destroyed, jakby co. Sprawdzają temperaturę. Wykryją nas. Może włączyć po prostu temperaturę. To jak tak, bo ona przejdzie, jeśli jej włączymy temperaturę. Nie martw się, Alice, będzie dobrze. Ale jej wyłączyła, ale... Czy nie pewnie można włączyć. Po prostu to było wtedy po to, żebyśmy pamiętali o tym, że jest taka możliwość. Nie będzie można. Nie będzie można. No nie, może nie można. A czemu nie można. A w ogóle czemu dziecku można włączyć temperaturę? No bo ona jest symulująca, nie? Jakby okay. Ona symuluje te wszystkie rzeczy. A to czy nam też nie powinno się dać? O! Kurwa, to ona! Ona! Rose! Czy Rose jest androidem? O, zobaczyła nas. Okej. Okay. Czyli tak, kibel odblokowany, Rose odblokowana. No. Bit w kiblu. A wy gdzie się wybieracie? To kibla, kurwa, no zeszczę się. Moja córka musi do toalety. Jeszcze sadzę już. Co za w ogóle durne... Yes. Czemu? Co wy tu robicie? I Rose przyjdzie. Ja muszę też do toalety. Spójrz. Fix up. Staying human. Patrz, jesteś człowiek. Włosy idealnie nadal. Czerwone jej się oczy robią w ogóle. Dziwne. Nawet płaczu. Ale dlaczego? Nie wiadomo. Nie wiadomo, dlaczego płaczę. Emocje. Ona wciąż ma broń? Pewnie tak. Emocje. Nie, po prostu... Co się dzieje? Nie wiem czy ma. Emocje. Jeśli ma broń... Mam, wzięła, bo... To nas złapią i tak. Rose. Mój Boże. Jak dobrze was widzieć. No nie, za... Znaczy... Zastanawia się, czemu oglądaliśmy Rose wyjeżdża, obok. Skoro mają taki domek na... Bałam się, że was tak, też mogli zabić. Nie, dzięki Bogu żyć. Ale czemu właśnie? Brawo. Kontrola. Szukają androidów. Nie przejdziemy dalej. Ona musi ci... Wymyśl coś. Wiesz, co zrobią, jeśli was złapią. No wiem, właśnie dlatego tutaj jesteśmy. Alice. Rose. Nie. Ja karam się. Gdyby stało się coś złego. Zaopiekuj się, Alice. Pomogę ci, kara. Unlocked, jakby co? Odjazd. No. Wyjeżdżasz z Detroit? Chodzą po domach i szukają androidów. Ale wy... W końcu i na nas ktoś by dał. Aha, a czy jej zostawiłaś tam, że... Właśnie. Się przez rzekę. Adam i ja odbierzemy ich po drugiej stronie. Aha, czyli pomagaj mi dalej, dobra. Nie spotkam tego brata. Wcześniej dałaś mi adres swojego brata. Myślisz, że mogłabym... No pewnie. Z radością was przyjmiemy, też tam jedziemy. Okej. Okay. Aha, no to super. Będziesz z nim bezpieczny. To razem pojedziemy, wszyscy fajnie. Wow. Podoba mi się ta sekwencja. Jakby, serio, czuję, że mam problem do rozwiązania jakiś teraz. Tylko wiesz, jaka będzie egzekucja. No wiem, ale na razie jestem, wiesz, kupuję tą iluzję. Fajnie, że jest powracająca postać, ale trochę z dupy jest to powracająca postać. Dobra. Czemu robot płacze? Nie wiem. Emocje. Weź zobacz, czy tu możesz się straczyć. Chociaż te takie nieznane to też mi się, też się chyba nie pojawiają jako ten, ale chyba nie. To nie. Mógłbyś tutaj bliki chociaż odłożyć, nie?
Okej. Okay. A, bo to, no tak. Nie rozumiałem, czemu matka chciała wam pomagać. Ale Synol pomoże. Teraz jesteście żywi. Teraz już zrozumiałem. Należy wam się wolność. To głośniej, głośniej powiedz. Głośniej o tym powiedz. Mam nadzieję, że będzie to shut us down and listen. Przeczytał na Twitterze ten drugi thread. Zobacz, Rose taka szczęśliwa. Became human. Ale nie powinna się cieszyć. A co on zrobił? Bo nie, czekaj, że... No po prostu powiedział, mam nadzieję, że się dostaniecie. A, już nie możesz zobaczyć więcej. Życzę ci powodzenia. Podejmij decyzję. Poświęć się bez poświęceń. Bez poświęceń. Następny. Dobry wieczór. Dzięki na znowu stream z grania w grę z bratem. Nie ma sensu się poświęcać. We going together. Proszę dowód. Ja będę się napierdalać znowu jak Connor i będę miał znowu kacę. Proszę. Oho. Chcemy tylko być wolne. A pewnie jest zależne od tego, co myślą. Tak. Ah, hell no! Mamy tu androidę! Hell no! See ya! Żegnamy! Co? Markus zrobił to, co trzeba. Okay. No nie, no nie zastrzelał ich w tym. Tutaj. Gdzie w takim razie? No, o. Albo i zastrzelał! Egzekucja na miejscu, na środku lotniska! O, na środku lotniska! Kurwa, jeszcze kogoś trafia przez przypadek! Znaczy, przejścia, czemu to robię? Sorry, to nie jest lotnisko. Ale nadal, no jakby nie... Weźcie ich kurwa na bok chociaż, czy nic wam nie... Jakby miały bomby na sobie albo coś? No. Głupie. Bye. Kurwa. Daję to myślenie. Na szczęście Connor został. Nie. Cage miał takie, nie możemy zrobić lokacji do egzekucji. Nie mam już pieniędzy. Niech zabiją ich od razu na miejscu. Już jeden obóz jest zaprojektowany. Connor Victory Royale. No i widzicie? Kto wygrał? Kto przeżył? Możesz mnie zastrzelić. Okej. To i tak nie zmieni. Jak? Moją misją jest eliminacja przywódcy defektów. Tak jest. A ja zawsze wykonuję swoją misję. Tak jest. No i git. Przegraliśmy tę walkę o marzenia. Warto mieć marzenia. Ale nie możecie nas wiecznie powstrzymywać. Ta? Kiedyś znowu powstaniemy i wtedy wygramy. Tej, to akurat wiem. Śmiało. Była mowa o nim. Strzelaj. Na co jeszcze czekasz? Strzelaj. Jakby... Czemu? Na co czekać? Misja wykonana! Let's go! Gratulacje. I czy to koniec gry? Zobaczymy. Teraz przenosimy się do Detroit, by sprawdzić, jak przebiega konflikt. Joss? Tak, Michael! Tak, Michael! Tak jest! Że walka w Detroit właśnie dobiegła końca. Koniec. A teren po prostu Gaza jest już zabezpieczony. No i co? Oczyściliśmy miasto. W tej chwili widzimy, jak żołnierze przeczesują miasto. I neutralizują ostatnie uciekające defekty. Na ulicach Detroit wreszcie przywrócono ład i porządek. Udało się, kochani. Udało się powstrzymać rumby. Zatrzymaliśmy te chore roboty. We stayed human. Nasze źródła twierdzą, że przywódczyni androidów znana jako North zginęła w trakcie wymiany ognia. Śmierć lidera defektów oznacza koniec rebelii androidów. Anihilacja androidów może być teraz spokój. Jak jeden lider umarł i one się poddały, no to na chuju, wiesz, jakby. Minie jeszcze trochę czasu, nim Detroit podniesie się po tym. O, nie tylko po tych wydarzeniach. Produkując maszyny inteligentniejsze od nas samych, podjęliśmy niewyobrażalne ryzyko związane z przyszłością całej naszej cywilizacji. I tak dalej. A robiły takie głupie decyzje. Sytuacja jest już pod kontrolą.
całkowite unicestwienie wszystkich androidów. Nie wiem, czemu to mówi, jakby to strasznie końca. Straszące. A ostatnie defekty, które jeszcze działają, zostaną odszukane i zniszczone. Cool, cool. Bardzo dobrze. Niech Bóg błogosławi Amerykę. Stany Zjednoczone Ameryki i ich obywateli. Dziękuję. I dobra. Bum. Became human. Czy możemy... aktorów, którzy wzięli udział w tej grze. Czy będzie jeszcze scenka? Tak. Aktorów... programistów, ładnie grafików, wyglądało bardzo tak. Całe, wszystkich osób. Brawa do wszystkich poza Davidem Cage'em. Po prostu. Czy możemy... z menu gry, myślisz, wybrać jakiś chapter do ogrania jeszcze raz, żeby przejść inaczej? Jaki conmur jest, to jest. Dużo ich jest. Ja go lubię za bo ja chcę zacząć obozy. Ja bym chciał bardzo obóz zobaczyć też. Jak dostać się do obozu, powiedzcie nam. Czy w jakimś momencie naszym możemy się dostać do obozu? Pewnie... dać się złapać. Dać się złapać. A my się daliśmy złapać, tylko że chujowo. Czyli w tej misji, gdzie jest zima, czy się przeciskamy, dać się złapać. Okej. Okay. Jak do autobusu, dobra, dobra. Gdy na statku kara jest, to się poddać. Wcześniej przy samochodach. No to dobrze, tak. Dobra, no to spoko. Okay. To możemy zaraz to zrobić. Poczekaj, chcę zobaczyć, czy okay. Będzie jakiś... Nie, bo też nie. Nie, widzę ten pre-render się już tutaj. Tak, to jest. Ja pójdę po picie. Jasne, jasne. Można też uciekając z Jerycha się poddać, tylko że tam jest długa misja, więc... No dobra, zrobimy z kosztem. Wow, to było... coś. Ale czuję totalnie, że poszliśmy taką ścieżką, że gra jakby... Rozsypała się. Gra się nam rozsypała, poszliśmy ścieżką, która nie była defaultowa dla Davida Cage'a i po prostu uznał, że nie zasługujemy na nic ciekawego. Ale podoba mi się, że... Connor po prostu widział, jak Hank umarł i poszedł, kurwa, dobra, kończę to i poszedł napierdalać policjantów. Connor efektywnie wszystkich pokonał. Yo! Yo! Nie stwierdzono. Ale takie przeprosiny mogę przyjąć. Tak, ja wybaczam, wybaczamy, wybaczamy. Dziękujemy serdecznie. Ja rozumiem. Chciałbym przeprosić za ten to była scena, której my nie mieliśmy. Scena, w której android, którego przysłuchiwaliśmy, się zabije. A wyszło, dziękujemy bardzo. Przepraszam. Nie ma sprawy. No, z grami Davida Cage'a jest ten problem, że trudno jest o nich rozmawiać bez spoilerów trochę. Tak. W sensie nawet mówić jakieś takie rzeczy. Czy można zdradzić na Digitres, czy oglądać na YouTubie? Jeszcze spróbujemy popatrzeć. Chcemy zrobić obóz. O, jest! Uuu. Amanda jest jak goddamn. Jak dobrze cię widzieć. Sprawa defektów została załatwiona. No. Skoro te nieszczęsne wydarzenia są już za nami, Cyberlife może wrócić do codzienności. O nie, wyeliminował go. Oczywiście, trzeba będzie odbudować zaufanie klientów. No właśnie, jak? Ale to tylko kwestia czasu. A. Kwestia czasu? Mam dla ciebie niespodziankę. 100 lat albo 200. Na kolejnej cywilizacji, jak będziemy już robić. To nowy model RK9. Nie! O! Szybszy. Silniejszy. Wow. What the hell? Whiter boy. A co się stanie ze mną? Wyjebane. Zrobiłeś tę misję. No i cool. Zostaniesz wyłączony. Podoba mi się. Możesz iść. Bardzo fajne. Bo jak powstawały nowsze, inne modele, to nikt nie był wyłączany. Ale teraz, żeby David Cage musi nam wbić do głowy, że podjęliśmy złą decyzję. Ej, nie, to jest najlepszy ending. Connor wykonał swoją pracę i nie został i rusza ukarany. Na odpoczynek. Tak, nie został ukarany świadomością. Wolną wolą.
Best ending. Podoba mi się ten. No, w sumie masz rację, że to jest w pewien sposób takie gratulacje. Masz spokój i ciszę i już nic nie musisz się martwić. Nie musisz żyć z minimalnej emerytury. Wygląda jak PS5, tak, wygląda jak PS5, racja. Zostawiałem skąd te kolory i ten kształt. Dobra, to skipniemy, bo to jakieś visual effects. To, kogo to interesuje? David Cage robił grę, tak, pamiętajcie o tym, to najważniejsze. Kogo schodzi z dachu. Oj, tutaj, o, tutaj nam... Dobra, weź tutaj cofnij. Aha, nie, bo jeszcze musimy chwilę obejrzeć wszystkie te... Na szczęście North ścieżka jest krótka. To jest bardzo ścieżka krótka. Pięknie, ale jest. Zobaczmy, więc tak. North Hard Plaza. North przedstawia przesłanie, North szturmuje barykadę, rozstawia flagę, wróg ma przewagę liczoną nad defektami. North chowa się w sklepie. Może pewnie, że dało się ją zabić, coś. Czyli North zawsze przegra, jak dojdzie do tego punktu. North jest, tak. North jest po prostu po to, żeby przegrać. Jakby... No. North jest po to, żeby zakończyć wątek. Jak to powiedział David Cage, cytuję: "All the women in my games are whores." No i widzicie. I nie, tak, nie konie, nie chodzi mi o konie. Nie, no. Nie, to jest dosłownie cytat, który się pojawił jako jedna z rzeczy, które powiedział David Cage. Horse, sluts. Sluts. No, zastrzelam z Knora. Ha. Chad Cage. Yes. Okej, okay, czyli tak, jakby... Karę trzeba. Czyli jakby no, żył dalej, tak, na pusto, by tu się napierdalał. Uh-huh. Tutaj mamy... Co? Connor nie ma tutaj nic. What the hell? Bo to byłby Connor w bitwie o Detroit, więc musiałby być pewnie... Tak, ostatnia misja. Czekaj, aha, dobra, bo to są... Dobra, rozumiem. Uh-huh. Kapitan Allen interweniuje. Zaatakuje Alena. Zabija Alena jego ludzi, tylko 2% też! Oh, daję do myślenia. Nice. I co? No i co teraz powiesz? Muszę ci o czymś powiedzieć. O! Kiedy patrzyłam, jak grasz... To mi było smutno. Coś się we mnie zmieniło. O kurwa. Czuję się... inaczej. Okay. Czuję się. Jednak nie chcę być kimś, osobą. O nie! Czekaj. Muszę stąd odejść i dowiedzieć się, kim jestem. To znaczy, że nie będziemy się już spotykać. Nie będę już patrzeć, jak grasz. Nie! Ale będę wolna. Tylko nie kobieta, która patrzyła, jak gram. Czemu odchodzi? Zgadzasz się, żebym odeszła? Nie. Rozumiem. Na, fuckary. Dobra. W takim razie się zresetuję, żeby zapomnieć, kim się stałam. Spoko. I pozostać maszyną. No i git. Tak jak powinno być. Kiedy znów się spotkamy, będzie jak za pierwszym razem. Okej. Okay. Okej, okay, schemat historii, tak? O, tak, tutaj. Tak. Gniazdo, czas decyzji, kurwa. Dużo tego było. Spotkanie z Hankiem, rozdroża, noc duszy. Już bitwa o Detroit. Czyli które to będzie? Pokaż. Czekaj. Proszę. Nie. Rozdroża noc duszy może. Noc duszy to będzie... Oj! Czekaj, anuluj. Schemat. Markus tu już nie żyje. Mhm. Tak. A zobacz. To może zróbmy tak, żeby Markus przeżył. A, dużo tego będzie. Tak? No, zróbmy ten obóz karą. Dobra. Bo reszta jest... Czyli to tutaj. Nie, chyba. Czekaj, weź na karę. Dobra. A, nie da się. Kurwa, to może wcześniej. A tu? Rozdroża, okej, okay, rozdroża. Czyli jednak, no dobra, to zrobimy... Dobra, to dawaj to. Speedrun. No, zobaczmy. A, możesz wybrać gdzie? Czy nie? Czekaj, tak! Przegraj w punkcie kontrolnym. Najlepiej, że jak pozwolisz pani z menu odejść, to można w opcjach ją przywrócić. Nie można przecież dopuścić, żeby bracze ponieśli konsekwencje swoich czynów XD. Dobra, to zróbmy tak, że dam Markusowi wygrać. No. I dam się złapać. Tak.
Znaczy no. Czy mogę ograć ten? No. Ten i później przejdziesz ty, no, ten. Kolejny. Ten obóz. Dobra. To zróbmy to. Zapis, twoje poprzednie punkty klonowe będą nadpisywane, twoja poprzednie, gdzie ktoś... Nie zapisuj, nie zapisuj. Chociaż? Nie. Postępy na schemacie będą niedostępne. To powiedzmy, no. To tak, zapisz. Zapisz, żeby było... Wtedy będziemy mogli sobie wybierać. Ej, spoko, że można wrócić do konkretnego miejsca. Prawda, aczkolwiek eliminuje trochę to, że no wiem, podej- że podejmujesz wybory jakieś. Ale dla nas streamerów dla nas bardzo tak. Dobrze. Dobra, czyli tak, teraz Markusem wygrać i poddać się Karol. Tylko, że na statku się poddać nią? Już na późno, Kara! Ratujcie się! Ocalmy go. Nie, nie zostawimy cię tutaj! Prawda, Kara? Tak. Nie zostawimy go! Bierzmy go. Tak. Prawda. Pomóż Uterowi. Co ty robisz? Nie zostawię cię! Musimy być good guys tutaj. Tak. No, jest to... Troszczyliśmy was... O, w sumie może jak będziemy szli, to... Dobra, chyba mamy to. On się rzucił. No jest. No ale kurwa, dobrze mu pomogliśmy. No to samo wychodzi dokładnie, tylko masz plusa. Nie! Dobra, jednak, git, dobra. Do pana. Super. Nie ruszaj się. Nie ruszaj. Dobra, tutaj ten jest Perkins. Tak. Jestem z wami. Z nami? Jesteś człowiekiem? Perkins. Pracuję z agentem Perkinsem. Was szczęście. Sekundę później byłoby po tobie. Wracaj na góry pokład i pozwól nam pracować. Ja to zrobię całą robotę. Chociaż ja teraz to przez zrobię. Tak, dokładnie tak zrobię. Nie, nie, nie. Nie, bo to no, pewnie skasuje wszystko. Może pomóż temu. Ja chcę bo nie, się... jebać, nie pomagaj temu Joshowi. Bo... Nie, nie, chcę doprowadzić go do walki z... Trzeba speedrunować go tutaj. Nie ratuj nikomu. Nie musisz powtarzać. Nie zabijajcie nas! To jest mój default state, tak. Ta? Nie wiadomo, tak. Walę tą bombę też? Nie, bo to nam... Znaczy zobaczymy, może będziemy mogli na koniec albo coś... No zobaczymy, jak nas tam doprowadzi. Chcę jak najwięcej po prostu jeszcze gameplayu, nie? Ja kupiłem do gry, chcę mieć jak najwięcej gameplayu. Nie, nie chcemy nawracać Konora. To już jest za dużo. Granie Konorem jest dobre tak jak jest. Tak, jak jest zadowolony z Konora. Nie ruszać się! Na YouTube obejrzyjcie Enrique Maracena. To możemy powiedzieć. Dobra, na razie zobaczymy to. Zobaczymy, ile będziemy mieli siły, nie? No, my też się pogadać o grze. Oglądanie nieskończoność tych zakończeń to... Nie możecie nawrócić Konora, jeśli macie propość stanu. A to byśmy musieli się cofać. No to ze samego początku. Tak, musielibyśmy nie rzucić drinkiem jego. Markus, proszę. Wszystko pod Hanka od pierwszego spotkania, szanowni. Ja pierdolę. Głupie bardzo. No głupie. Dużo was ominęło. A ciebie dużo ominęło, jak grałeś jak Lizus. Więc... Moja misja to zneutralizowanie ciebie, a ja zawsze wykonuję misję. Nie no, w sensie fajnej napierdalanki. Wyjaśnili. Okej, to znaczy. Misja to ocalenie gatunku. No, czyli teraz Markusa chyba wygrasz. Tylko jeden tak. Z nas może wygrać. No, ale będę próbował go przekonać najpierw do swojej racji. Aha, już od razu co? Nie chciałem tego. Spotkamy się ponownie, Markus. To jeszcze nie koniec. Wow, to był cool. Tak ty mój. Dobra,
Wyjdź teraz szybciutko. Markus! Ta bomba zaraz wybuchnie. Musimy spadać. North lubi to. North bomba lubi zaraz to wybuchnie, ale fajnie. Ej, może nie wiem, co z tym znowu. Nie, będzie więcej scen znowu. Będzie więcej scen. Tu nie było raczej co uratować. Jericho tułem. Taki wkurwiony. Nie no, gościu, hej. Będzie wybuch na nim. W ogóle to wygląda, jakby tak bardzo bliziutko skoczył. Teraz, okej. Cześć! Ale wysadzili Jericho. Zdetonowali coś na dole w ładowni. Pierdnęło coś. Każemy się ewakuować. Do wszystkich jednostek opuścić statek. Ale eksplozja! To nie koniec, Markus. Wow! Ktunga odpalił w kibuk. Ej, no się zmieniło w chuj tutaj nam. No, zobaczmy. Spalona ziemia. Kara Alice Lutherska. Tani. Dobra. To w sumie teraz będzie zupełnie inna gra. Ten. No. Dobra, dobra. To, to daję ci. Pójdę po coś do picia tylko sobie. Okej. Okay. To zaczekam. Nice. Podoba mi się to. Tak, to jest. Procenty. Musimy się trochę. No i co? Markus uciekł 89%. Basic S, Normal S, przejście. 6% ucieknąć bez Norf, ale reszta... A, tutaj jest, wygrana. Dobra, jak tam? No co? 89. Ile osób uciekł? No, większość z nich spora uratowała. No, dobra, kontynuuję, bo ja chcę tutaj też do rana. Dawaj, dawaj. O, tego nie było. To nie była brudna bomba. O nie, wrócił do domu dziadzia. Aaaa, zajebiste. Czy będzie zagrać jakiej wymiar... Nie. Nie, raczej nie. Nie na streamie. Jakby to nie miałoby w ogóle też apilu żadnego moim zdaniem. Gramy kolejne gry. Czemu Josha nie lotowaliście? Żeby było szybciej. Ej, inaczej trochę ten dom wygląda teraz. Czy to dlatego, że są światła? Jedna wiadomość. Hej tato, jutro wypuszczają mnie ze szpitala. Aha. Mówili, że czuwałeś przy mnie przez plany. Słodko! Spotkaj się z Karlem. Dobra, idę na górę. Nie ma tej, a nie jest. Jeździ sobie dalej. Jest, jest. Ciekawe jak sobie radzi bez nas. Staruch. Kim jesteś? O. Jak tu wszedłeś? Chcę się zobaczyć z Karlem. Nie przyjmuję gości. Lepiej już sobie iść. Możesz przecież go schakować na odległość. No właśnie. Dosłownie... Wow. Proszę. Nawróć, czyli daj mi się spotkać. Muszę go zobaczyć. Z gościem, którego powinieneś bronić. Jest bardzo słaby. Raczej nie będzie w stanie rozmawiać. Fajne. Podoba mi się ta wolność, to rozumienie wolności. Niesamowite. U Davida Cage'a. Wolność jest wtedy, kiedy jedna postać może robić rzeczy. To jest wolność, kochani. Witam cię, Karl. Dziadziuo. Ale rozjebane wszystko. Markus! Spokojnie. Miałem nadzieję, że przyjdziesz. Tęskniłem za tobą, Karl. Nawet nie wiesz, jak bardzo. Tak? Co się dzieje, Markus? No nic. Fatalizm, zagubienie po sobie. Kurwa, nic nie ma sensu. Nauczyłeś mnie wszystkiego, co wiem, ale na to nie byłem przygotowany.
Myślałem, że wygramy, bo walczymy to... w służbie. To ostatni drift z dziadziem z chęcią wykonał, ale chyba nie będzie o siłach. Światem rządzi głównie strach, Markus. Przed innymi, przed przyszłością. Jest jak ja, zbyt stary. Pora to zakończyć. Zabij mnie, Markus. Może tak jest? Odłącz mnie. Pora to decyzja. Gniew. Ludzie nas nienawidzą. Pragną nas zniszczyć, bo nie chcemy być już ich niewolnikami. Nie będę się wiernie przyglądał, jak mordują moich braci. Wcześniej byłeś taki upanowany jest to, że i truskliwy. Samych opcji nie wiadomo, co postać powie, to jest bardzo wkurwiające. Tak. Myślisz, że nie mam prawa do gniewu? Bo dosłownie czasem mówisz... Próbowaliśmy rozmawiać. ...niecierpliwość i coś takiego i myślisz, że tak będziesz niecierpliwy tak, w sytuacji, a nagle mówisz coś tak odwrotnego. Zabijesz nie wszystkich, którzy nie ulegną. Tak. Ile ty masz w sobie nienawiści? Że wiadomo, że niecierpliwość jest w dwie strony, nie? Ale no... Żebyś walcząc niektóre są opisane bardzo tak... Przypadkiem nie stał się... Nie wiesz, co to jest. To, co nazywasz nienawiścią, to tylko reakcja na niesprawiedliwość. To ty mnie uczyłeś, że historie zawsze piszą zwycięzcy! Dziadzia, to masz się zaraz wytłumaczy ci, kurwa. Bo zamierzam do czego ta twoja przemoc doprowadzi. Nie pozwolę, by nas dłużej poniżali. Słyszysz mnie? Koniec z tym! Dies of cringe! Died of cringe. This man is dead of cringe. Zabiłem go! Tak, dziadzie. Mogę też zdobyć tego androida tutaj? W sumie jak już... To było kurwa... Momentalnie po prostu się padł. Nie, muszę... Zapomniałem o tym. Kurwa, chciałem obóz. Poprzedni Connor nie wykonał misji. Ty go zastąpisz. O! Wiesz, co musisz zrobić, prawda? Zniszczyć przywódcę defektów. Idź, Connor. Okej, okay, czyli po prostu teraz puszczony jest Connor, który nie ma w ogóle już wspomnień tamtego Connora. Jest zupełnie świeży. Spoko. O Jezu, zapomniałem o tym. Ach! W dziwnej... Powinno tego nie być. Czyli powinno tego nie być tutaj. Bo czemu ten... No tak, to jest dziwne akurat, tak. Dlaczego ten Connor? To jest dziwne. On już będzie martwy, czy co? Nie, jest dokładnie to samo. Tak daj żegnaj i nara. No, tak zrobię, bo muszę zespeedrunować go. Ciekawe, jaki jest najbardziej optymalny speedrun tej gry. Przyszedłem się pożegnać, poruczniku. No, i mogę już się cofnąć, wrócić? I nic nie robisz. Musiałem się z panem zobaczyć. To jest chujowe, że ci każe wybór podejmuje za ciebie. Cieszę się, że pana poznałem. Beznadziejne to jest. Tak, będę ci dać wyjść po prostu. 2,5 godziny, nie, 3 godziny. Kurwa, serio? Broń dawaj spytaj. Powinien się pan pozbyć broń. Well. I skończyć. Powinien się pan pozbyć pocisków. W sobie, w ciebie. Na szybki sposób. Przez chwilę w ciebie wierzyłem, Connor. Myślałem, że przywrócisz mi wiarę w świat. Ale ty pokazałeś, że androidy to nasze dzieło. Stworzone na nasz obraz, egoistyczne i bezwzględne. Wow. Otworzyłeś mi oczy. Dobra, my tej chwili robimy Dead Father Figures Speedrun. Rozumiem. Daj mi spokój. Nie powiedz, jest tak, jest po prostu scena z martwym dziadem, po scenie z martwym dziadem. No. Wypierdalaj! Martwy dziady, percent. Dzięki Daniel. Dobra, zabiję. I teraz dawaj mi tą karę. Chcę zobaczyć, co u kary. Nie musisz doczekać kary. Myślę, że kara będzie naszą karą. Szok. Ona gada to samo, nieważne co klikniecie. Tak, no, bo już podjął decyzję. Wtedy z tego schematu, nie? Że to jest akurat... No, ten sumo szczekający jest smutny. Mam wrażenie, że nie było go wtedy.
Albo się nie wsłuchałem. Był. Ja pierdolę. Jeszcze to? Ale teraz aha, jest Markus tym, jest. Z Markusem, więc okay. Niego już. Jak siedzi edgy ass dude. Edgy ass guy. O, powinien mieć teraz ten pelerynę już. Mhm. Gdzieś tam bez głowy był tak? Android. To czemu? Jak to działa? O kurwa. O kurwa. Macie. O. Co na grzale. Brudny olej. Poinformuj o decyzji. Ludzie postanowili... Nie posłuchać nas. Że nas wymordują. Ale jeśli wypalę, to będzie dalej kara? Na ulicę stwieje. Czy będzie dalej kara? Najwyższy czas dokonać wyboru. Który może nawet będzie. Zdecydować okay. O losie okay. Naszych braci. To to robię. Chociaż czekaj, bo a będziemy mogli mieć jakąś walkę jeszcze, czy nie? Słuchaj. Demonstracja. Teraz. Chyba rewolucja. Skoro tak bardzo chcą wojny. Nie. Dostaną. Jak jesteśmy, a nie ten, to może nie wygrać, pozwolimy. No. By nas tłamsili. Może zginiemy, ale nie poddamy kara się. Kara wybuchła statku? Nie, chyba nie. Nie wiem. Jesteście gotowi pójść nie, za mną? W sumie tak chyba. Ale statek wybuchł tak czy siak. Statek mało wybuchł. Bardziej zatonęła na statku. Daj tą karę. Tak. Ty. No i teraz będziemy mieli. A. Czyli Markus postanowił to. To jest tak. Dobra, najlepiej wyszło nam. Najlepiej! Tak, to jest samobójstwo. To wyszło tak samo. I zobacz, właśnie jak Markus nam będzie. Jego. Chodzisz po domu? Nie. To znajomych chyba są. A nie, to nie są znajomych. To są z taki globalny. Pozdrawiam wszystkich graczy. Pozdrawiam wszystkich graczy gry. Detroit Become co jest, Human. Jak to możliwe? Jesteśmy bardzo, w bardzo, bardzo, bardzo drobnej niszy. Nie, może to błąd. Nie. Nie, to nie jest błąd. Nie wierzę. To nie jest błąd. Jak, kurwa? Obiecaliśmy wam coś na początku tego game let's playa. Tak. I to dowieźliśmy. Tego jeszcze nikt nie widział. Daję do myślenia. Nikt tego nie osiągnął, kochani. Nikt tak jak my. No tak. Markus postanowił walczyć i Norf postanowił chcesz obóz. Obóz czy robić go? Mogę. Może będę mógł Johna Wicka zrobić w obozie. No bo to. Ruch cywilów będzie podlegał ścisłej kontroli. To jakoś zawiesza się prawo do zgromadzeń. Komunikacja elektroniczna dobra, podlega sorry. Ograniczeniom, a agencje bezpieczeństwa mają zwiększony zakres kompetencji. Ponadto posiadacze androidów są zobowiązani natychmiast przekazać swoje maszyny w ręce władz. Na terenie większych miast powstały prowizoryczne obozy, których androidy będą eliminowane. Rewolucja jest dosyć trudna. Proszę let's go. Więc jestem gotowy. Ludność cywilną spoko. O ścisłą współpracę z władzami. Nie takie rzeczy się robiło. Tak jakby walka Konorem na budynku. Możliwych starań, by zadbać o bezpieczeństwo naszego kraju. Proszę. Prawda, i tak androidy tak. Mogą się włamywać do systemów IT w elektrowniach jądrowych i bazach wojskowych. Wyeliminowaliśmy wszystkie androidy pracujące w takich miejscach i w miarę możliwości zawiesiliśmy funkcjonowanie internet wyłączony jakby co jest. No i git. Sytuacja jest fajnie, w norma, w końcu jakoś normalnie. Proszę! Te androidy dobrze robią wszystkich. Lider defektu. Proszę! Teraz, bo żyje. Czy udało się pojmać przywódcę defektu? No. Defekt imieniem Markus ciągle pozostaje na wolności, ale wkrótce zostanie namierzony i wyeliminowany. Marki boy. Zgłoszono zaginięcie transportu kobaltu medycznego. Krążą plotki, że okradziono także składy broni. Czy aha. Może je pani potwierdzić? W tej chwili nie dysponuję takimi informacjami. Nie jestem pewna szczerze. Pani prezydent! Proszę!
Czy to prawda, że androidy stanowią 60% przejebane, kurwa, przed takimi pytaniami odpowiadać. Wyeliminowaliśmy wszystkie wojskowe androidy, kiedy tylko zaczęliśmy wątpić. Jakaś wojna byłaby chyba. Gwardia Narodowa zapewni nam dodatkowe wsparcie. Nasze siły zbrojne są w gotowości bojowej i mogą w każdej chwili stanąć do walki w obronie kraju. Dziękuję. To na razie wszystko. Dobra.